Siemanko, z tej strony BN23, witam w kolejnym, drugim już odcinku z Kingdom Rush Vengeance. I kontynuujemy wątek krasnoludów, naszej tutaj kampanii przeciwko krasnoludom. Zobaczymy, jak teraz pójdzie. No, o, fajnie, że to już drogę tą pokazuje. Tu już mamy dwa przejścia teraz, które musimy zabezpieczyć, czyli tak, na pewno nam się przydadzą baraki. To mogłaby się przydać bombarda w sumie. Jakieś śmieszne dźwięki ci orkowie wydają. O! Jest, udało mi się znokautować gościa. Bo tu mamy tak jak w tej grze, co się te krety pojawiały. To mamy taki Easter egg. Tu mamy jakieś wagony ze złotem. Dobra, idą krasnoludy. Musimy powalczyć bohaterem. No, fajnie, że przywołuje dodatkowe jednostki, to jest naprawdę mocne. Tu dam maga. O, patrzcie, wagonikiem podjechali. Dobra. Ważniejsze, żeby te jednostki, co mają dużo HP, skasować. Dobra, tu mamy magów, także na tych opancerzonych krasnoludów to będzie dobrze działać. O, jeszcze może ich ogłuszyć ten ork, widzę. Także bardzo dobrze. Tu już mamy 12 fal, także liczba się znowu zwiększyła. I to dość znacząco. Pewnie w tym odcinku ze dwie misje przejdziemy, a w kolejnym może już jedną. Zobaczymy, jak to się potoczy, jak się historia dalej. W ogóle mam pewien. O, mamy coś. Cyclocopter. A, no to coś takiego jak w Warcraftie mieli tą jednostkę taką. To się chyba tam. Tylko tam to się chyba nazywało żyrokopter, że też taka machina latająca krasnoludów. Ale jednostki latające w Warcraftach są zazwyczaj słabe i są dobre, żeby sobie podbić liczbę kasy, jaką się ma. Także myślę, że tutaj. Nie powinno być problemu większego. O nie! Kurde. Dobra, trudno. Jakoś w ogóle zignorowały moje jednostki. Oto latające. No ale to patrzcie, dość słabe. To ma mało HP, no ale jednak. Jak się znajdzie za daleko, no to wiadomo, że przeleci. No bardzo szkoda, że. Bo generalnie te jednostki to łatwe źródło pieniędzy, zasobów. A i znowu latające. A, jeszcze te pajączki będą, to już będzie utrudnione. Trzeba będzie uważać. Tu jeszcze dam jednego maga. Dobra, ładnie rozwalili ten latający. Tu jeszcze postawimy zaraz jednego łucznika, żeby była taka ostatnia linia obrony. Na razie nie będę przywoływał tej fali, niech się uspokoi sytuacja. No bo dobra, teraz już mogę przywołać w sumie. I jeszcze jednego maga postawi. Teraz raczej jest w miarę solidna obrona i w miarę dobrze przygotowana. No szkoda, że to jedno serduszko straciliśmy, ale to jedno to tam nic nie zmienia nam, więc luz. Bohater wbił trzeci poziom, także będziemy mogli go ulepszyć jakoś. Niech sobie pójdzie poekspić. No, ładnie. No na tych. Ale tego się namnożyło. Nowa jednostka krasnoludów. Teen Bird Gunman. Czyli mamy takich strzelców, właściwie bardziej jakieś moździerza to jakby. No to nieźle.
Może to są słabe jednostki, ale mimo wszystko tego, ile tak jest dużo, trzeba będzie użyć tej mocy. Zaraz ulepszyć orków. Okej, tu ulepszamy orków. I idą ci od moździerzy. Dobra, trzeba wycofać naszego bohatera orka. No, te krasnoludy twarde, no ale krasnoludy to wiadomo, krasnoludy to jednak krasnoludy. Zaraz byśmy tam też coś poulepszyli, też dajmy bombardę jedną. Mogłem to trochę inaczej rozstawić, ale... Dobra, to tych... Dobra, trzeba wycofać naszego wojownika orków. A, już trzeci poziom możemy w razie czego. Ciekawe, zobaczymy jak się będzie to wszystko różniło na trzecim poziomie. ...250, no. A, mag zyskał zbroję, właściwie taką szatę chyba bardziej. Nie wiem, czy to można nazwać, nie wiem, czy to jest zbroja. A dodatkowo, no to jego wieża jest jeszcze okazalsza. No, zobaczymy, jak inne jednostki będą wyglądały na tym trzecim levelu. Tu dajmy te demony. No, już ci orkowie mają takie naprawdę mocne zbroje. Czy zyskali hełm jeszcze oprócz tych nabarki tutaj osłon? Lepsze magów, żeby troszeczkę lepsza obrona była. Dobra, na razie jako tako sobie radzą. Tu muszę użyć, żeby mi ten z moździerza nie walił. Chłop. Tu lepszym jeszcze maga. Nowa jednostka. Smoke Bird Engineer, czyli jakiś tutaj... inżynier. Mają takie na plecach jak... Doktor Octobus. No i widzę, że mogą też naprawiać maszyny. To będzie na nich trzeba bardzo uważać. Tu ulepszmy wieżyczkę. Oho, tu niektóre się po prostu popsuły. A jego nie można zbytnio pobić podczas tego, jak on naprawia. To jest dodatkowe utrudnienie. 11 fala. Ale raczej dwie plansze zdążymy zagrać, tylko będzie trzeba mądrze, umiejętnie wybrać zdolności. Tu możemy dać też bombardę. Ciekawe, jak to będzie wyglądało na trzecim levelu. Dobra, tam sporo... O nie, no nie, no na sam koniec. Tu już nie mam dodatkowej obrony tam na... Serio, co to niby przeszło? Czyżby ten Kingdom był porównywalny pod względem trudności do Frontiersa i trudniejszy od Originsa i... od... jak to się nazywało? No od jedynki po prostu. Bardzo też możliwe. Dobra, trzeba będzie to zaraz poprawić. Bo tutaj prawie cały poziom był na 20 prawie serduszek, a na samym końcu przeszli tak...
trochę fartownie, więc trzeba to naprawić będzie, tak, że zaraz poprawimy. To przejdziemy byle, by przejść, a zaraz poprawimy wynik. No i bohater przy okazji po XP ost, nieźle. Już ma trzeci poziom, także ładnie. O, to ma zasięg tu aż, ładnie. No, tu już ostatni przeciwnicy idą. Te gobliny jak Kaczor Donald mają głos. No, orka mi skasowali. Trudno, zdarza się. No już ta wieża tak solidnie wygląda na tym trzecim poziomie. Okej. No i skasowany. Zaraz poprawimy ten poziom, żeby już mieć dodatkową gwiazdkę do ulepszeń. I później zajmiemy się kolejnym levelem. Co tu dostaniemy? Upgrade points. I czwarty level już odblokowaliśmy. Ciekawe, gdzie dalej pójdzie. Tu do jakiejś windy doszliśmy. I jak to się nazywa? Golden Brewery. Aha. To wygląda na coś, gdzie mógłby być boss fight. Serię u Tomka oglądałem naprawdę dawno. Także akurat fabuły nie pamiętam także dobrze, bo przynajmniej nie będę sobie sam sobie spoilerował. Co tu jest? A, mogę wybrać, patrzcie, ścieżkę. W co chcę ich ulepszyć? Na końcu Pit Lorda będę przywołać, wow. Może ten damage ulepszę u bohatera. I to baraków ulepszę, że zdrowie mają większe. I nasz Heros, co on ma tutaj ciekawego jeszcze? O, spoko. To się nam przyda, myślę. To też może być dobre. I poprawiamy ten poziom, zaraz się słyszymy. No i dobra, teraz tak rozstawiłem wieżyczki i powinno się udać ten poziom przejść na 3 gwiazdki. Dodatkowo dostałem osiągnięcie, że tych chump botów zniszczyłem 80 chyba. No i bohater, ten ork, wbił czwarty poziom, także będzie mógł kolejne umiejętności jakieś będę mógł mu nadać, ulepszyć. Także elegancko. Trzeba niszczyć te maszyny po... Dobra. Tu ładnie ci magowie naprawdę kasują ten łucznik też, bo są ulepszeni. Także naprawdę nieźle to wygląda. A jeszcze zaraz ulepszę to. Zobaczymy, jak będzie... Wow! Tu kamikadze jakiegoś mamy w ogóle goblińskiego teraz. Także tak wygląda ulepszenie do tej wieżyczki. No tam walczy z ostatnim tym wynalazcą. Ten bohater ork. No i level na 3 gwiazdki poprawiony. Możemy zaraz jechać z kolejnym. Myślę, mamy 14 minut materiału, także możemy spokojnie. Możemy spokojnie kolejny pocisnąć jeszcze, tak do 25 minut pewnie wyjdzie ten materiał, chyba że już kolejny będzie 15, no to wyjdzie dłużej, ale jeszcze w tym odcinku na pewno będą dwie potyczki. Tylko tak. Co tu mamy? O, to się przecież przyda, będzie mi po każdej w każdej umiejętności już coś zaczęte. Upgrade'ów nie mamy, w sklepie nic nie będę kupował i lecimy z tym.
tędy będą szli. Dużo pków i skrzynek z piwem, dużo upijanych krasnoludów. O. Ej, to wygląda... Ej, to jest nawiązanie do Simpsonów, to jest ten Mo. I tamten gość też wygląda, jakby był z Simpsonów. Ej, fajne nawiązanie. Tam mamy jakiś... topór. Raczej to nie jest żaden Stormbreaker ani nic. Mamy dwa przejścia, których mamy bronić, dobra. Czyli na pewno tak. Trzeba zacząć, żeby tutaj były po barakach. W sumie na tych krasnoludach każdy typ jednostki jest przydatny na te krasnoludy, bo i są jednostki, których magowie muszą cisnąć. Są takie, co łucznicy sobie na nich dobrze radzą. No i też ich jest tak dość sporo, że bombardy muszą. Tamtego orka niech powalczy już. Mamy kolejną falę. Kolejna fala będzie szła tą samą ścieżką. Z tego co widzę. No, nasz ork trochę powalczy. I cały czas będzie wbijał poziom, dobra. O to chodzi, tu wieżyczkę też stawiamy. No raczej sobie powinni poradzić. Z góry będą teraz szli. No, ten ork tam naprawdę nieźle bije. Dajmy drugiego maga, bo tu jest dużo tych takich z pancerzem przeciwników. Dobra. I na dole zaraz damy jeszcze kolejnego maga. Bo tu już będą szli bezpośrednio tą ścieżką. Dobra, trzeba wycofać tego orka, bo ma naprawdę bardzo mało życia. Zaraz będziemy mogli zacząć ulepszać wieżyczki. Użyję tutaj, żeby polepszyć sytuację sobie. Trzeba tych moździerzowców rozwalić. Magic Resistance Enemies. A, ten jest odporny na magię. Jakiś alchemik. Nowy rodzaj przeciwnika. Alchemik krasnoludzki. Rzuca spellami. To będzie trzeba uważać. Dość groźny się wydaje ten przeciwnik. Przemaga. Jest dobrze. O kurde, ale padł ten ork. Muszę chyba bohatera dać na górę, żeby z tym alchemikiem sobie poradził. Tam jest odporny na magię. Ale maga też trzeba ulepszyć, żeby sobie radził z tymi przeciwnikami, którzy posiadają ten pancerz. No grunt to sprawnie też operować bohaterem, żeby wspierać te miejsca, gdzie jest to wymagane. No! Ale niefortunnie go przesunąłem, no. Straciłem bardzo głupio serduszka na tym. Znowu będę musiał poprawiać. No tam ich powstrzymałem ładnie. Teraz wszyscy przeciwnicy idą tam. No dobra, ale co bohater expi to jego, to jak będę poprawiał, to jeszcze bohatera po expie ładnie. Dobra, magowie są już naprawdę na wysokim poziomie, także nie będzie to
Na razie do końca poziomu powinni sobie bardzo ładnie poradzić z przeciwnikami, natomiast bardzo szkoda, że tamci przeszli, no ale ja to poprawię spokojnie. Wyjdzie nam z 20 parę minut materiału, albo nawet około 30, czyli w kolejnych odcinkach już będziemy sobie robili po jednej misji, żeby to nie było też za długo. Tego alchemika tam skasować. Chyba jakby się skumulowali w jednym miejscu, to by... O! Tak jak tutaj. To trzeba rzucić na nich. Nowy przeciwnik. Takiś górnik. A to trochę działa tak jak miner w Clash Royale. Coś na tej podobnej zasadzie. Dobra, dawaj tego orka tutaj. O nie, 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 sytuacja jest nieciekawa. Robi się bardzo nieciekawie. Dobra, i tak ten level w sumie jest do poprawki, więc co mi szkodzi. Dużo tych wrogów jest. W porównaniu z poprzednią częścią w sumie. Jeszcze ulepszę tego łucznika. Jakieś magiczne zdolności tutaj ma, bo się tak ten jego łuk świeci. Tak można, nie wiem czy tak można to powiedzieć. No taka magia z niego bije. Dobra, tych moździerzowych trzeba rozwalić gości. Man flesh. Tak jak Urukowie mówili we Władcy. To jeszcze give them some medicine, boys. Nie no. Dobra, trzeba tutaj na tych alchemików dać. No naprawdę nieźle ekspi ten bohater. Ale może jak przejdziemy ten poziom, to chyba będziemy mieli tą bohaterkę wtedy do odblokowaną, tak mi się wydaje. W ogóle jak przeglądam tych bohaterów, to w sumie nie zwróciłem uwagi na imiona, a tam jest Beresat, czyli ten smok, który był we Frontiers, tam gdzie było to jego leże u tych jaszczuro ludzi. To ten sam smok, tylko wtedy on był chyba młodym smokiem, a tutaj jest... już takim dorosłym, jest najpotężniejszym bohaterem. Stonebird Geomancer, czy Geomanta jakiś krasnoludzki. Ja w ogóle ta forma, którą ma tutaj przybraną, taką niebieską, to wygląda jak ta forma awatara w bohatera Król Góry w Warcrafcie. Także też ciekawie. Tu ulepszę sobie tego maga. O, idzie ten... No to taki mocny gość. Taki tank typowy. A nie ma, ale nie ma jakichś odporności specjalnych na różne rzeczy. Zaraz zobaczymy, jak sobie poradzić z naszym bohaterem. Bijcie się. A, teraz jest. O kurde, teraz jest faktycznie mocny. A, czy jego najlepiej atakować, jak nie walczy z jakąś jednostką po drodze. Bo wtedy to ma więcej sensu z tego, co widzę. Dobra, i tu go skasowali, pięknie, to był Geomante. Dobra, teraz widzę, wszyscy kierują się do dolnego przejścia, także tam musimy wysłać naszego bohatera. Bo będzie tam zdecydowanie potrzebny. Tamtego alchemika rozwalili, super.
Tu idzie aż trzech tych alchemików. Wiecie co, na razie nie będę przywoływał tej fali. O, mam czwarty poziom. Ciekawe, jak na czwartym poziomie będę. Uuu, fajnie wygląda ta wieża. Shadow Mark, Blade of Demis, Crow's Nest. Ej, naprawdę fajnie to wygląda na tym czwartym levelu. Zaraz zobaczymy, jak wygląda mat. I zobaczymy też, jak prezentuje się... baraki się prezentują. 300. Oj, Mac już zyskał taką szatę fajną. I bardziej wulkan przypomina ta jego wieża. Także naprawdę bardzo fajnie i klimatycznie to wygląda. Trzeba ulepszyć też orków. Zobaczymy, jak na czwartym. Znaczy mi się wydaje, że tam jak byli ci alchemicy, znaczy nie alchemicy, tylko ci te krasnoludy, to tam było pokazane, jak wyglądają orkowie na czwartym. Ale mimo wszystko sami we własnym zakresie też możemy to sprawdzić. 230, no. No i takie... Nie, mocniej wyglądają. Te cerkowie z Warcrafta, albo takie napakowane uruki. Także naprawdę wygląda to nieźle. 13 fala, o, to wyjdzie około 30 minut nawet ten odcinek. Jeszcze będę poprawiał ten poziom. O, i patrzcie, na strzała zdejmuje. Taki mak ulepszony. O, to ładnie. Dobra, idź po expić. Mam jeszcze jakiś piąty rodzaj wieżyczki, potem pewnie będziemy dobierać z tych dodatkowych. Też ciekawa sprawa. Zobaczymy jeszcze, jak wygląda na maksymalnym poziomie bombarda. O ile będzie nam dane to zobaczyć jeszcze, że... Nie, no myślę, że spokojnie obie zbieramy kaskę. Dobra, 14 fala idzie. No to troszeczkę to... Dobra, padł ten ork nam, ale na spokojnie. Dobra, cierkowie tam sobie radzą. Nie cofaj się, bo nie wygrasz z tamtym. No dobra, tam pokonali dwóch tych mocarzy na samej górze. No na dole sobie raczej poradzą. Widzę, że na górze może być potrzebne wsparcie, chociaż... Nie no, sprawnie ci magowie eliminują tych wrogów. Naprawdę bardzo ładnie idzie. Dobra. Okej, ładnie. O, to będę zaraz naprawiać te boty. Albo nie. Może i nie. Dobra, całe szczęście to się rozpadło, bo nie ma tych inżynierów, co naprawiają. Jest dobrze. Może tutaj na dół tego orka wyślę, bo w sumie chyba tu się bardziej przyda. Chociaż nigdzie raczej nie stanowił takiego zagrożenia też przesadnego. Dobra. Już naprawdę ładnie jest to ulepszone. Dobra, tego alchemika trzeba skasować.
No i zwycięstwo niestety pewnie jest dwie gwiazdki. Także będzie to trzeba poprawić. Spróbuję to jeszcze zrobić. Oj, właśnie dostałem osiągnięcie, że zbudowałem 80 wież. Coś takiego. No jakoś postaram się zaraz poprawić ten poziom i tym wtedy zakończymy ten odcinek. Jeszcze jedną rzecz pokażę i tyle. Udało mi się też zdobyć osiągnięcie, że położyłem tego gościa spać. Niestety pod koniec poziomu wywaliło mi grę i będę musiał ten poziom poprawić jeszcze raz, bo po prostu mnie wyrzuciło i nie zaliczyło mi ukończenia poziomu niestety. Dobra, zaraz wreszcie się uda, zaraz wreszcie pokonam ten poziom. Odcinek się podzielił na 3, bo miałem tam jakiś... coś mi wyskakiwało, że niby mam mało pamięci, a nie była to prawda wcale. Ale wreszcie się udało przynajmniej ten poziom pokonać. Zaraz wam jeszcze jedną rzecz pokażę, którą chciałem pokazać w tym odcinku i go zakończymy. To będzie długi odcinek był, ale się udało. Ogólnie mam wrażenie, że to będzie szło w ten sposób, że najpierw tutaj tych krasnoludów pokonamy, później przejdziemy do tej zimowej krainy, a później przejdziemy do tej zwykłej, tej równiny i najpierw ludzi pokonamy, później pokonamy elfów, a na pustyni, w górach i na tutaj, gdzie jest to morze, to pewnie będą poziomy dodatkowe. Takie jest moje przeczucie. Nie wiem, czy tak będzie, ale jakieś mam takie przeczucie. No a w tym odcinku to było na tyle, także trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć!